każdym bądź razie z tego, co było mówione na początku, ja myślałem, że to wszystko zrobi firma, że ona przygotuje cały materiał. Albo no, pan nie dopytał, pan źle zrozumiał, albo pan nie rozumie, jakie są zadania gminy. Doskonale rozumiem, jaki jest proces uchwalania planu przestrzennego zagospodarowania, bo był moment, że siedziałem na tym. No po prostu to, co robiła Integra w przypadku tych planów i za co my płaciliśmy, to będzie robić pani Jackowska i zapłacą 60 pani wzrostu mineralnych. Natomiast procedury administracyjne muszą być przeprowadzone przez urząd. A to oznacza, że to nie do końca jest tak, że firmy zapłacą za wszystko, bo gmina też poniesie koszty. Ale jeszcze raz przypominam panu, że plan zagospodarowania przestrzennego to jest zadanie własne gminy, gmina powinna zrobić. Jak dla pana Szafrana plan robiony na 7, to nikt nie żąda od pana Szafrana zapłaty. Natomiast w tym wypadku akurat zażądaliśmy i tutaj... Panie burmistrzu, odbiję panu piłeczkę. Pan burmistrz nie zwrócił się do pana Szafrana o podpisanie porozumienia o finansowanie. Rozumie pan, to jest pana wina, bo gdyby się pan zwrócił do pana Szafrana, to być może by to było inaczej. Dziękuję. Trzeba było się zwrócić do niego. I na pewno by pan zapłacił. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania co do informacji w sprawie realizacji planu gospodarowania? Nie widzę. Proszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie informacji pana burmistrza dotyczącej realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Kto z członków Komisji Rozwoju Gospodarczego jest za pozytywną opinią wyżej wymienionej sprawy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała informację pana burmistrza na temat postępu prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Przechodzimy do podpunktu D. Informacja. Zapoznanie się z informacją burmistrza Ińska w sprawie współpracy gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność publicznego w 2011 roku. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Tak jak Państwu tu przedstawiliśmy informacji, gmina współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych i takie główne organizacje, z którymi ten zakres realizowany wspólnie przedsięwzięć jest największy, to jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wspólnie realizujemy działalność świetlic socjoterapeutycznych w miejscowościach Ścienne, Torkowo, Linówko, było w Ciemniku, w tej chwili jest oczywiście świetlica w remoncie, ale także w miejscowości Nisko, a także wspólnie realizujemy działalność przedszkola na terenie gminy, która zorganizowana jest przy szkole w hangarze. Także taką istotną działalnością jest jakby tutaj nasz festiwal Chińskie Lato Filmowe, które realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Chińskie Lato Filmowe. Jest to ważne zadanie, szczególnie promujące naszą gminę, między innymi w tym roku, jak Państwo wiecie, ubiegłoroczna edycja 38 Rady Chińskiego Lata Filmowego została wyróżniona, otrzymała nominację na festiwal polskich filmów. To jest najważniejszy festiwal, który wcześniej odbyło się w Gdyni, w Gdańsku, w tej chwili odbyło się w Gdyni i znaleźliśmy się jako nominowani w grupie trzech festiwali w kategorii promocja polskiego filmu, wydarzenie roku czy ubiegłego promujące polski film. Statuetki niestety nie udało się zdobyć, ale już sam fakt tej nominacji do grona trzech jak gdyby najlepszych festiwali promujących polski film w roku ubiegłym, no, wydaje mi się, jest spory
gminy, proszę. To było, to jest tak, taki nowy festiwal w ubiegłym roku powstał, który polega na tym, że to się odbywa w całej Polsce, oni jeżdżą po takich małych miejscowościach i tam organizują właśnie takie pokazy. No i to się, że tak powiem, spodobało. Kapitule, tak. Kapitule zostało. Kino objazdowe, tak? Pierwsza edycja, no ale tutaj nasz festiwal jest najstarszym chyba, no ale tu oceniane jest jeden rok, bo to jest co roku przyznawane, więc to nie ma znaczenia, czy to jest rok, czy 38, jak w przypadku Ińska. Chodzi o wydarzenie roku, czyli to zostało przez kapitułę najwyżej ocenione. Nie pamiętam już nazwy. Polska Światło Żyła. Polska Światło. To jest takie przedsięwzięcie, które właśnie polega na tym, że te takie jakby mini festiwale czy pokazy są organizowane w takich bardzo małych miejscowościach, w jakichś świetlicach czy coś, czy takie pomieszczenia, gdzie te projekty można prowadzić. No i kapituła to oceni. Także to są takie dwie organizacje czy pozarządowe, z którymi współpracujemy. Oczywiście ważną jest także Stowarzyszenie Chociaż Straż Pożarna w Mińsku, które realizuje zabezpieczenie tutaj naszych mieszkańców przed, no jakby daje tutaj gwarancję bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy, ale jednostka także jest nam pomocna w przypadku organizacji wielu imprez, strażacy udzielają się przy różnych jakichś przedsięwzięciach, czy sportowych, czy rekreacyjnych, czy kulturalnych. Więc tutaj jest no, to ta współpraca bardzo wysoko oceniana przez gminę. Są także jeszcze inne stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Ziemi Miejskiej, które uczestniczyło w organizacji m.in. Gminy Mińska. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, wspólne przedsięwzięcia, m.in. organizacja Wigilii dla emerytów z terenu gminy. Związek Sybiraków i stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Ściennego, które z którymi wspólnie powiedzmy organizowane są imprezy, między innymi tam takie impreza jak Dzień Łąki. W tym roku będzie? No to zależy od Was. Od stowarzyszenia. My jako gmina wspieramy, pomagamy się, natomiast staramy się pomagać, natomiast oczywiście inicjatywa no, musi tutaj wyjść do stowarzyszenia. Od domu, nie? Czyli od stowarzyszenia. No myślę, że chyba, nie wiem, no, to pan, ja mogę pana spytać, bo on jest bliżej stowarzyszenia. Mówił, że od Was to zależy. No właśnie. Proszę zapytanie skierować na piśmie, odpowiem, panie burmistrzu. Proszę? Na piśmie skierować, bo zapytanie odpowiem. Dziękuję. Czy ktoś by chciał zabrać głos w sprawie informacji pana burmistrza? Proszę bardzo. A panie burmistrzu, mnie się obiło o uszy, że są dwa stowarzyszenia tu na terenie Ińska. Jedno to jest wymienione Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Ziemi Ińskiej i drugi jest jeszcze jakiś. Jakie to jest? Nie wiem, bo nie współpracuje z nami, więc trudno mi powiedzieć. Ale to tu wymienione to jest to stowarzyszenie, którego szefem jest pan Manske? Tak, to jest. A to oni wspólnie włączają się w organizację między innymi Ińska, Dziecka. A pan może pan burmistrz Paluch albo ktoś z obecnych słyszał o tym drugim stowarzyszeniu? To znaczy nie ukrywam, że też słyszałem, że kiedyś takowe było, ale... Storkowie. Nie, w Storkowie to w tej chwili powstało. Ja tu nic nie powiedziałem, ale w tej chwili kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że zostało założone Stowarzyszenie Storkowie, tak, sami sobie i innym, które ma na celu właśnie między innymi rozwój miejscowości Storkowa. Tam te zadania są dość ciekawe i myślę, że tutaj będziemy popierać i wspomagać. Oczywiście to nie może być tak, że stowarzyszenie będzie wymyślać i przysyłać, że takie faktury do zapłacenia, bo tak, no to nie będziemy. Natomiast
To znaczy w tym sensie, że to będzie koncert życzeń, że chcemy to, chcemy tamto, jak gmina ma zapłacić. Bo tyle to my bez stowarzyszenia wiemy, że trzeba na wsiach pewne rzeczy organizować i płacić. Natomiast jeżeli stowarzyszenie będzie chciało działać właśnie na takiej zasadzie, jak między innymi chodzi w Ściernym, no to wspomagać na pewno będziemy. Natomiast było kiedyś takie stowarzyszenie, kilka lat temu tutaj na terenie Gnińska, to jakoś się podobnie nawet nazywało do tego, gdzie pan Maska jest prezesem. Społeczno-kulturalne chyba, nie? Takie jakieś stowarzyszenie, no nie tam pan Mroży chyba działał jeszcze. Nie, proszę Państwa, my nie prowadzimy ewidencji stowarzyszeń. Nie ma tak stowarzyszenia, ale jest współpracujemy. W sprawozdaniu jest informacja na temat tych stowarzyszeń, które współpracują z gminą. A to wspomnę o Stowarzyszeniu Gruntów i Nieruchomości. Właściciele gruntów od pana Maśnicza to nic? No nie współpracuje. Nie współpracuje. To znaczy w tym sensie, że jakiejś tam współpracy nie ma oprócz tego, że... Roszczenia to nie współpracy. A proszę mi jeszcze powiedzieć, to może do pana przewodniczącego, działa to Stowarzyszenie Ukraińców albo coś takiego? A no to faktycznie to żeśmy... Bo nie ma. To żeśmy... Przeoczyli to, bo ze stowarzyszeniem tutaj akurat współpraca jest i tutaj plamy tak jest. A może ktoś jeszcze podpowie, może jest jeszcze jakieś inne stowarzyszenie, o których ja nie wiem. To oczywiście powinno się znaleźć. A polsko-niemieckie stowarzyszenie ma. Polsko-niemieckie to tam. Między innymi ze świetlicy, która jest własnością gminy, organizowane są powiedzmy jakieś spotkania. Na które stowarzyszenie zaprasza przedstawicieli gminy, ale także też co jakiś czas my organizujemy występy zespołów ukraińskich na terenie gminy. Także tu współpraca z tym stowarzyszeniem jest i to nam, nie wiem dlaczego akurat umknęło. Ale proszę powiedzieć, czy nie my teraz mówimy o tym ogólnopolskim Związku Ukraińców w Polsce, tak, czy jakieś inne? To jest to samo, tak? To jest to samo. Tak, to jest oddział, tak? Czy oddział filia Mińsku. Czyli stowarzyszenie podobne do, ma zasięg ogólnokrajowy, takie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tak? Tak. PD, coś takiego. Także tutaj jest współpraca jest i to przepraszam, że takie nie znalazło sprawy. Ale pan Burmistrz udzielił informacji, także to jest tak jakby było. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał w tej sprawie? Nie widzę. Poproszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie informacji pana burmistrza z uwzględnieniem dodatkowej informacji na temat Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskiego Ukraińców bo Towarzystwo Przyjaciół Polsko-Ukraiński to też chyba coś. To nie jest stowarzyszenie, to się nazywa Związek Ukraińców w Polsce i ma swoją siedzibę główną w Warszawie. Przyjaciół Ukrainy to są Komisji Spraw Społecznych jest za pozytywną opinią w sprawie informacji pana burmistrza na temat działalności organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznego. W 2011 roku proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała informację pana burmistrza na wyżej wymienionej. Przystępujemy do podpunktu E. Zapoznamy się z informacją pana burmistrza na temat prac wykonywanych przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznych i społecznych, prac publicznych, staży oraz osób skazanych wyrokiem sądu. Tak jak Państwo tu w informacji mam przedstawione, mamy zatrudnionych 5 osób w ramach prób publicznych, 4 osoby na stażach, 14 osób w ramach prac społecznie użytecznych. I mamy, jeżeli chodzi o odrabianie tych wyroków, tak zwanych skazańców, no to jest ponad 20 osób, to się zmienia, bo jedni kończą, drudzy zaczynają.
dochodzą do te wyroki na bieżąco, praktycznie w miesiącu, dwa, trzy nieraz przychodzą decyzje sądu o skierowaniu do prac społecznych na terenie. No, realizowane są zadania przede wszystkim no, takie porządkowe, prace jakieś remontowe, czyli porządkowe no, w tej chwili, tak jak wczoraj, usadzenie kwiatów nad jeziorem, koszenie trawników terenów zielonych, przycinanie ewentualnie żywopłotów, drzew, ale także prace remontowe, bo w ramach prac publicznych nasi pracownicy wyremontowali mieszkanie w Storkowie, gdzie został przeniesiony pan, który mieszkał, pan Giszek, który mieszkał w tej palącym się domu. Także prace remontowe nasi pracownicy wykonywali i wykonują w Rewizie Strażackiej. Tam ten dół, jak też zmierza pomału końcowi. Jeszcze trochę tych prac jest do wykonania, ale to, te prace są wykonywane w ramach robót publicznych, także czy remont mola tam nie zostało część bariery. To wszystko, te wszystkie zadania są wykonywane w ramach prac publicznych czy tych staży. Także zbierane były śmieci, czy na brzegie Wisoli, czy tutaj takie zielisko, wszystkich tutaj dróg, które idą do Imska. Czyli to co są takie prace, mówię, porządkowe, utrzymanie zieleni, kwiatów, plus te drobne remonty. To jest wykonywane właśnie w ramach wszystkich naszych pracowników. Jedzenie tam. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać? Proszę bardzo. Znaczy Zubik to z nami podpisał umowę na sprzątanie cmentarza, tak? A tu jak jest... Nie, Zubik ma podpisaną umowę na w zasadzie, no wymusimy jest osobno, ale na utrzymanie kaplicy. Aha. Na utrzymanie kaplicy i jak gdyby takie administrowanie cmentarza, to znaczy wyznaczanie miejsc pod groby i tak dalej, otworzyć bramę, jak ktoś chce zrobić, znaczy firma chce pomnik postawić, czy pogrzeb jak się odbywa, czyli takie administrowanie. Natomiast samo sprzątanie, bo przypomnę, że tam jest miesięczna opłata, to jest chyba niecałe 100 zł, to 700 coś złotych, więc jest trudno, żeby w tym praktycznie trzeba by przynajmniej jednego pracownika zatrudnić do utrzymania tego cmentarza, więc to jest kwota no, niewystarczająca. Dlatego myśmy taką małą kwotę przeznaczyli, ponieważ te prace same porządkowe na cmentarzu przewidujemy, że są właśnie wykonywane w ramach właśnie tych robót publicznych. Natomiast tam jest administrowanie jakby cmentarzem i utrzymywanie czystości w kaplicy, czyli tam dezynfekcja, prowadzenie księgi i tak dalej. To już no, musi robić ktoś. Nie mogą to robić roboty publiczne, bo to trzeba zrobić odpowiedzialnie. Po każdym pogrzebie kaplica musi być dezynfekowana, także to jest... Czy w dalszym ciągu będzie tam jeszcze naprawiać to molo? No, to no, nie ma mi nie stać nas na wybudowanie nowego, więc będzie miała potrzeba. No w tej chwili, w tym roku jeszcze desek nie kupowaliśmy, te deski tam było ponad 30 desek, to po prostu z tego uzyskaliśmy ze świerków, które były suche, wycięte przy jeziorze, nie? Na terenie plaży. No tak, pamiętam z tego roku koszt takiej jednej deski? No 30 kilka złotych. Właśnie. To tak to wychodzi, jak się przyjdzie. A co się stało z tymi lampami, których tam miał, z tymi kloszami? Proszę? Tam klosze zniszczyły. No ale zniszczyli. No ale nie ma stłuczek tam na dole, to ktoś się musiał wyłożyć. To było w okresie zimowym, na lodzie one leżały. Są. Czyli stłuczone były. Działem bezpośrednio, tak. Tak. Ktoś wszedł, ściągnął i rzucił je o lód. Tak. I rozpił. Dokładnie tak było. Ja jestem często na plaży, to nie ma tygodnia, no. Kilka razy. Także to było jeszcze zrobione. Kiedy było? Na lodzie. Tak. Były rozbite to na było, lodzie. Leżało na lodzie normalnie. Takiego... To... Świecić się lampy nie będą, bo kabel został skradziony. A nie można by tam ze dwie kamerki jakiegoś mini monitoringu założyć? Ukradną. No, można by, nie ukrywam. Planowaliśmy kiedyś już w mieście ten monitoring, ale to jest też... To wtedy wychodziło około 10 tysięcy kosztów.
kosztem znaczy. No właśnie. Tak, tylko że ja mówię, że nieraz ja mówię, te koszty się tak przekładają, że jeśli jest inwestycja ileś tam set tysięcy i ja mówię tak jak nawet później założenie kabla, dewastacja lampy, jakby zliczyć ten majątek cały, który po prostu jego nie ma, był wydany pieniądze. To jednak ten monitoring może do czegoś się przyczynić, że po prostu no coś by się z tego chociaż odzyskało. A tak to ja mówię, pogrążamy się, bo teraz ja mówię, no najlepiej by było, no po co te diekcie mają stać, zdemontować. Bo to no niczym po prostu dobrym nie świadczy. Lampy nie świecą, krosze pobite, winnych nie ma, na monitoring to by trzeba było po prostu zdemontować. No bo ja mówię, no tak, to jest moje wewnętrzne zdanie, ja mówię, wydaje mi się, że to uroku nie dodaje. Że przy takiej inwestycji, jak było te mole oddane i ten monitoring by był założony mola, to tak, nie wjeżdżaliby motorami. Wydaje mi się, że jest na miejscu, panie burmistrzu, tak samo co do mola, że końmi się jeździ po plaży, niszczy się ten po prostu piasek. Końmi? Tak. W tej miejskiej w tamtym roku, czy dwa lata temu, ja sam na nożne, nie wiem, czy to z Wierzchmocic byli, skąd przyjechali, ale po tym kąpielisku całym sobie koniec. I te bakterie, co w tamtym roku były, to też nie wiadomo, bo nikt tego, kto to przyniósł, co i jak. Tak. Może i to były tam z działalności jakiejś gospodarczej, może konie przywieźli, a może i kaczka przyniosła. Tylko ja mówię, że monitoring, nawet jakby się z kimś tam dogadał, ten co ma sklepy, czy tego gdzieś tam, ten taki okrągły jeden rejestrator w jego budynku jakby był, żeby można było odtworzyć ten zapis. No coś tańszego, ja mówię. To no, zawsze... Czy my będziemy, ja mówię, no mamy Orlika. Orlik nasz kosztował 1 100 000. No było dofinansowanie. My żeśmy ponieśli 300 tysięcy najmniej, czy 330 kosztów. Na nasz budżet jest to bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że na takim obiekcie, jeśli monitoringu prędzej czy później nie będzie, też będzie eskalacja tego, że ktoś w nocy nie dopilnuje. A wiadomo, że jedna młodzież jest jakaś ułożona, a jedna młodzież jest nieułożona i pójdzie i będzie tam szarpa. I wydaje mi się, że kamera jakaś okrągła, która chodzi w koło, ja mówię, jak się ma mówić, oko w koło głowy jedno i rejestrator jaki w szkole. Żeby po prostu no, te drogie obiekty no po prostu jakoś chronić przed wandalizmem. Bo ja mówię, później nigdy nas nie będzie stać na te wyremontowanie. A zawsze jak będzie jakaś ta przestroga i tabliczki, obiekt monitorowany, filmowany, na pewno jest to jakieś odstraszenie potencjalnego wandala. Tak po prostu uważam. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że gdybym u mnie na moim polu nie miał szybsze łącze internetowe, na pewno już by pod dachem gdzieś tam stała kamerka i niech ona sobie patrzy na pole, nie? Jak przyjadę traktorem, to niech tam ktoś zobaczy. I to by było na żywo, live by to by leciało w internecie. Przeleci ptaszek, niech se leci, nie? Ktoś przejdzie byczek, niech przechodzi. Ale tacie coś, to już jest bym okno 21 wieku, tacie coś, to już jest wszędzie, no. Monitoringi zakładają nawet w budce lęgowej i ludzie w internecie oglądają, jak się sikorki tam plęgną, tak? Czy do bocierniego gniazda zaglądają. No jeżeli ktoś kradnie za 20 tysięcy kabel i gmina później nie ma, żeby ten kabel z powrotem założyć, no to trzeba z tym jakoś radzić. A poza tym, no to trzeba, panie burmistrzu, o takich rzeczach, które dzisiaj żeśmy tu na komisji mówić, trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać o ociepleniu szkoły, jak to zrobić, jakieś inne rozwiązania. Trzeba myśleć o tym, co z tym molo zrobić, bo te prace, które są tu omówione, wyszczególnione w pana informacji, to nie załatwiają jeszcze całości sprawy na tym molo, nie? Tam jeszcze są inne rzeczy do roboty, oprócz lamp jeszcze i te barierki tam nie wszystkie zrobione, spuchniamy, to tam jeszcze jest i ja tak do końca nie jestem przekonany, czy to molo jest do sezonu przygotowane. Tam jest jeszcze za mało rzeczy zrobionych. I o takich rzeczach trzeba rozmawiać. Ja wrócę tu jeszcze, przypomnę państwu o tym, co tu radny Kazik Dec mówił, żeby po prostu zrobić jakieś spotkanie informacyjne albo coś, czy konsultacyjne takie o pomysłach dla Jeńska, coś takiego. No po prostu trzeba rozmawiać. Ja nie bez kozery kiedyś pana pytałem, panie burmistrzu, jak się rodzą pomysły w gminie, tak? No to pan powiedział, że jest 3 osoby z zastępcą burmistrza, pan rozmawia i z panią skarbnik, nie? Być może trzeba ten krąg osób poszerzyć, tak?
No niech to będzie na początku 5, może 10. No i o tych wszystkich sprawach, o których my tu dzisiaj rozmawiamy, no niestety trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać, bo jest taka potrzebna. Potrzeba. I na koniec chciałbym zaznaczyć tą kamerką. Być może trzeba tę kamerkę małą postawić za 200, za 300 zł. Jedną albo drugą, bo molo jest rozległe, tak? Sygnał przesyłany byłby radiowo. Dogadać się z państwem Margulami. Niech oni to umieszczą na swojej stronie, albo jak, niech u nich rejestrator będzie. No w porozumienie trzeba z nimi wejść jakoś, tak? Bo tam jest najbliżej, prawda? Bo stąd z urzędu gminy czy ze szkoły do mola jest dalej. Ale po prostu trzeba tych pomysłów szukać, trzeba z ludźmi rozmawiać. Jeżeli ktoś mówi, to trzeba się zastanowić, bo być może nie ta osoba, co to mówi, ma rację, tak? Mhm. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? No, chciałbym dodać, że oprócz tych trzech osób, to jeszcze jest 15, z którymi rozmawiamy, konsultujemy się z nimi dzisiaj. Także nie bardzo. Pan Włodek też. Bardzo wiem, co pan Włodek miał na myśli. Trzeba. Obiady czwartkowe już wymyślili w XVII wieku. Być może od czasu do czasu, trzeba się w gronie jakichś osób. Obiady piątkowe. Panie Włodko, ale jedynym efektem obiadów czwartkowych były rozbiory wódzki, także nie chciałbym wracać do tego. Obiady czwartkowe wtedy akurat dotyczyły spraw kulturalnych, a nie rozbiorowych, z tego co wiem. Ale czym się zakończyły? Tak? A gdyby wtedy mówili o sprawach obrony kraju, tak? Być może by to się nie skończyło tym, co pan powiedział. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Panie burmistrzu, ja jeszcze mam taki wniosek. Wydaje mi się, że tak, mamy tutaj, no z tej informacji pan mówi, że przez cały rok mam prawie 20 osób tych rokami sądu skazanymi. Wydaje mi się, że tak jak kiedyś był ten park tutaj od szkoły, taki można powiedzieć doprowadzony do takiej przejrzystości, aż po plaży. Chodzi mi o to, żeby drzewo stało jako drzewo, a wszystkie krzaki i te zielsko było po prostu na bieżąco wycinane. To po prostu tak, eliminuje wytwarzanie się pomału tych lęków. Tak. Później, no byśmy zaoszczędzili na jakimś tam później pryskaniu, jeśli ja mówię tych pomarów było dużo. No i by było tak czysto, a teraz jak się nieraz tak przejdzie, nawet i tą górą, i tak jest do tych krzaków, to tak, ci co tam nie widzą, no to w te krzaki i tą trawę, co tam wykoszą. No ja mówię, wszelkie jakieś takie zarośla, które są, czy te zielska, które wyrastają, no takie, jest po prostu, aha, idę tam, rzucę tego śmiecia. Wydaje mi się, że jakby tam na bieżąco dwóch ludzi cały czas pilnowało tego całego parku z tych właśnie jest. Dniówka zadaniowa. Dzisiaj masz sekator tyle wycięte, nierzucone, złożone na miejsce. Aha, przeszedł w przeciągu kwartału cały park, raz zwieść to po prostu skupek zebrać. Po prostu wydaje, no tak by było bardzo estetycznie, a takie mam uwagi właśnie tutaj od mieszkańców, że te odrosty takie tam no, niczego dobrego nie wróżą. Co jakiś czas jest tam wycinane to, co niepotrzebne i myślę, że w tym roku też będzie. Także to nie jest nic nowego. Mam to na uwadze i myślę, że tam już nieraz było wycinane. Oczywiście część tych młodych odrostów jest niepotrzebna. Niektóre oczywiście są zostawione, bo są bytki też tych drzewstaw. Nie ma tylko parki i ten drzewostan powinien być odnawiany. Natomiast te, które są niepotrzebne, na pewno będą wycięte. Dziękuję. Jeszcze, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? W sprawie informacji pana burmistrza? Nie widzę. Proszę Komisję do Spraw Społecznych o zaopiniowanie informacji pana burmistrza dotyczącej prac wykonanych przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych, staży oraz osób skazanych wyrokiem sądu. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie informacji? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną informację. Przechodzimy do punktu F. Zapoznanie się z informacją burmistrza Mińska z wykonania budżetu gminy za pierwszy kwartał 2018
26. Wszystkie pytania są zgodne ze sprawozdaniami, które wysyłamy do regionalnej